Okrągłe pomosty nad Jeziorem Słupeckim są sławne już nie tylko w regionie, ale również w kraju, a nawet poza jego granicami. Ich architekt, ich pomysłodawca Paweł Grobelny otrzymał właśnie nagrodę DNA Paris Design Awards 2024. To prestiżowe francuskie wyróżnienie przyznawane jest za tworzenie konstrukcji tam, gdzie nikt by się ich nie spodziewał, i takie właśnie są okrągłe pomosty nad Słupeckim Jeziorem. To wydarzenie organizowane jest przez Farmani Group. To taka grupa odpowiedzialna za międzynarodowe konkursy z obszaru designu, architektury i fotografii oraz In Between. To taki paryski kolektyw, który również uczestniczy w przyznawaniu tych nagród. Paryskie wyróżnienie to już kolejna nagroda dla Pawła Grobelnego. Na początku tego roku projekt nad Jeziorem Słupeckim nagrodzony został przez jury i czytelników portalu prosperitydesign.pl, również triumfując w podobnej kategorii, czyli w kategorii przestrzeni publicznej. No, nie jest to też pierwsza nagroda dla samego Pawła Grobelnego. Podczas DNA Paris Awards w zeszłym roku otrzymał on nagrodę za projekt w Hiszpanii, a w 2020 roku został nagrodzony za projekt skweru kieszonkowego na poznańskim Chwaliszewie. Zdobywcy nagród zatem serdecznie gratulujemy.